Właściciel sklepu sportowego kupił w hurtowni deskorolki i kaski. Cena hurtowa deskorolki była o 60 zł wyższa niż cena hurtowa kasku. Właściciel sklepu ustalił cenę sprzedaży deskorolki o 20% wyższą od ceny hurtowej, a cenę sprzedaży kasku o 40% wyższą od ceny hurtowej. Deskorolka i kask łącznie kosztowały w sklepie 397 zł. Oblicz łączny koszt zakupu po cenach hurtowych jednej deskorolki i jednego kasku. Zapisz obliczenia. Oznaczmy literą D cenę hurtową deskorolki, a literą K cenę hurtową kasku. Z treści zadania wiemy, że cena hurtowa deskorolki była o 60 zł wyższa niż cena hurtowa kasku. Możemy to zapisać w taki sposób. Cena hurtowa deskorolki równa się cenie hurtowej kasku dodat 60 zł. Pominę zapisywanie jednostek. Co jeszcze wiemy? Właściciel sklepu ustalił cenę sprzedaży deskorolki o 20% wyższą od ceny hurtowej. Oznacza to, że cena sklepowa deskorolki wynosi 120% ceny hurtowej. Zapisujemy to jako 120% D. Wiemy jeszcze, że cenę sprzedaży kasku ustalił o 40% wyższą od ceny hurtowej. Możemy to zapisać jako 140% ceny hurtowej kasku, czyli 140% K. Wiemy jeszcze, że deskorolka i kask łącznie kosztowały w sklepie 397 zł. Oznacza to, że suma cen sklepowych, czyli tych dwóch zapisów, wynosi 397 zł. Zwróć uwagę, że otrzymaliśmy nic innego jak układ równań, który musimy rozwiązać. Najpierw przepiszę pierwszą równość. D równa się k dodać 60. W drugim równaniu zamienię procenty na liczby. 120% d to 1,2 d. Do tego dodajemy 140% k, czyli 1,4 k. Ta suma wynosi 397. 397. Ten układ równań rozwiążę metodą podstawiania. Wiemy, że D to jest to samo co K doda 60. W drugim równaniu w miejsce litery D wstawimy zatem K doda 60. Drugie równanie oznaczę liczbą 2. Teraz zajmiemy się drugą równością. W miejsce litery D. Wstawiamy k dodać 60. Mamy zatem 1,2 razy w nawiasie k dodać 60. Do tego dodajemy 1,4 k i to wszystko wynosi 397. Teraz mnożę tę liczbę przez każdy składnik, który występuje w nawiasie. Otrzymuję 1,2 k.

Teraz od obu stron równania odejmuję 72. Co otrzymam? 2,6k równa się 325. Teraz to równanie obu stron nie dzielę przez 2,6. k równa się zatem 125. Znamy cenę hurtową kasku. Teraz obliczymy cenę hurtową deskorolki. Cena hurtowa deskorolki to cena hurtowa kasku dodać 60%. Obliczamy zatem cenę hurtową deskorolki, dodając do liczby 125 liczbę 60 i otrzymujemy 185. Zapiszmy jeszcze ładnie odpowiedź. Cena hurtowa kasku wynosi 125 zł, a cena hurtowa deskorolki wynosi 185 zł. Rozwiązaliśmy nasze zadanie. Gratulacje! Zapraszam cię do zasubskrybowania kanału Pistacja TV. Wideo lekcje, które tam znajdziesz, na pewno pomogą ci w nauce matematyki w liceum.